Dzień dobry, nazywam się Maria Hornowska-Stoch i w pracowni nad sobą udzielam konsultacji rodzicielskich. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest rodzicielstwo bliskości, a opowiadam o tym dlatego, że to jest jeden z bardzo ważnych elementów mojej pracy i jedna z ważniejszych koncepcji, na której tą pracę opieram. Rodzicielstwo bliskości to pewna filozofia wychowania, podejście do dzieci. Sam termin stworzony przez Williama i Martę Searsów, małżeństwo amerykańskie, które w pewnym momencie zorientowało się, że dotychczasowe metody nie pasują do jednego z ich 8 dzieci i to był impuls do zastanowienia się nad tym, do spisania różnych refleksji. Co ważne, piszą oni w swojej książce, że to nie jest coś nowego. To nie jest coś, co nie istniało przed nimi. To jest po prostu pewne uporządkowanie, czy też uszczegółowienie, czy konkretyzowanie pewnego bliskościowego, takiego bliskiego podejścia do dzieci. Amerykański termin rodzicielstwo bliskości brzmi attachment parenting, po polsku rodzicielstwo bliskości. Nie bez przyczyny attachment, ta koncepcja jest bardzo mocno oparta na teorii więzi. Teorii stworzonej przez Johna Bowlby'ego w latach 50. XX wieku. Co ważne, teoria więzi została potwierdzona na szereg różnych sposobów i w różnych dziedzinach wiedzy, szczególnie w takich fragmentach psychologicznej wiedzy, już wielokrotnie. O co chodzi w rodzicielstwie bliskości? No właśnie, chodzi o bliskie podejście do dzieci. Chodzi o to, żeby w wyniku pewnych działań ostatecznie powstała bezpieczna więź między rodzicem albo opiekunem dziecka a dzieckiem. I mają temu służyć różne działania, różne kroki, które ten rodzic w sposób świadomy podejmuje. W swojej książce William Searse opisuje takich 7 filarów rodzicielstwa bliskości. Pierwszym jest taki jak najbardziej naturalny poród. Chodzi o to, żeby dziecko miało szansę przyjść na świat w sposób taki jak najbardziej bezpieczny, naturalny, bez jakichś niepotrzebnych dodatkowych ingerencji. Następnie karmienie piersią i to, żeby znowu w taki naturalny sposób, taki bardzo ludzki, taki znany od wieków sposób karmić dziecko pokarmem, który znowu z szeregu badań wiemy, że nie jesteśmy w stanie stworzyć lepszego pokarmu niż ten z piersi. Kolejnym filarem rodzicielstwa bliskości jest tak zwane współspanie, po angielsku co-sleeping, spanie z dzieckiem i to jest coś, co budzi kontrowersje, a równolegle jest tak, że jest wiele różnych sposobów współspania. Współspaniem jest także to, że po prostu dziecko jest w tym samym pomieszczeniu, co rodzice. W osobnym łóżeczku jest to, że łóżeczko jest dostawione. Jest wiele sposobów na współspanie. Chodzi o to, żeby w nocy, kiedy dziecko śpi, czuło się bezpiecznie, czuło to, że opiekun, rodzic jest blisko. Czwartym filarem jest noszenie dzieci. Jest to oparte na takim bardzo ważnym założeniu, o którym pisze w swojej książce Więź daje siłę Ewelin Kirkilionis, że gatunek ludzki jest, że jesteśmy noszeniakami, że potrzebujemy noszenia, że dla poczucia bezpieczeństwa to noszenie dziecka w tych pierwszych momentach życia jest niezwykle istotne. Piątym filarem rodzicielstwa bliskości jest reagowanie na płacz dziecka, reagowanie na sygnały, które to dziecko daje rodzicowi, opiekunowi. Ważne jest to, że reaguje się szybko i adekwatnie, i że uznaje się, że to jest sposób na komunikację ze strony dziecka, że płacz jest podstawowym sposobem komunikacji bardzo małego dziecka. Szósty filar to wystrzeganie się dziecięcych treserów. Treserów czy metod treningowych, takich metod, które sprawiają, że od do musimy, na przykład, że karmimy równo co 3 godziny. W rodzicielstwie bliskości jest bardzo mocne założenie, że karmi się na żądanie, że karmi się wtedy, kiedy dziecko tego potrzebuje. Ale to dotyczy nie tylko karmienia, to dotyczy wielu innych kwestii i rzeczy. I wreszcie siódmym filarem jest równowaga. I to jest filar, o którym chciałabym trochę więcej, dlatego że ze wszystkich tych wcześniejszych filarów można by mieć takie wrażenie, że dziecko jest ważne, rodzice znikają. Właśnie równowaga, ten filar, mówi o tym, że
każda osoba w rodzinie jest ważna, że każdy jej członek jest ważny, że rodzice są podobnie jak ważni, jak dziecko i że ważne jest zachowanie równowagi między zaspokajaniem potrzeb różnych członków rodziny. Myślę, że będzie szansa do tego jeszcze kiedyś, może przy okazji innego filmu, wrócić do tej równowagi, bo to jest coś, o czym się często nawet osoby, które bardzo są blisko rodzicielstwa, bliskości, zapominają. I może na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej kwestii, że kiedy się słyszy termin rodzicielstwo bliskości, a zwłaszcza kiedy słyszy się te filary pierwsze, to można pomyśleć, że to jest taka koncepcja, która jest skierowana do rodziców tylko bardzo małych dzieci. I że w ogóle jest ona skierowana na to, żeby traktować tak dzieci. A szczególnie w Polsce ten termin się rozszerza. Rozszerza się do podejścia w ogóle do ludzi, w ogóle do osób, które spotykamy na swojej drodze, i rozszerza się także do traktowania dzieci starszych. Bo w rodzicielstwie bliskości nie chodzi o te konkretne filary, takie konkretne rzeczy. To też jest ważne, że to nie jest tak, że jeśli nie udało się nam karmić piersią, albo nie udało się, żeby ten poród był naturalny, albo bardzo trudno jest nam spać z dzieckiem, boimy się tego, to już nie ma rodzicielstwa bliskości. To jest ogromne zaprzeczenie tej koncepcji. W niej jest bardzo ważne to, że staramy się być blisko dziecka, w zgodzie z dzieckiem i w zgodzie ze sobą. I tak samo, jeśli popatrzymy na traktowanie w ogóle ludzi, to że staramy się być blisko drugiego człowieka, być z nim w jakimś kontakcie, być z nim w jakimś porozumieniu, być dla niego jakby jakimś empatycznym kompanem. I że w tym jest sedno, a nie w konkretnych metodach, w konkretnych technikach. Wydaje mi się, że na tym możemy powoli kończyć. O rodzicielstwie bliskości można by mówić długo i szeroko. Można na pewno zgłębiać tą koncepcję na wiele sposobów, między innymi przez książki, przez warsztaty, przez spotkania. Natomiast jednym z najlepszych sposobów zgłębiania rodzicielstwa bliskości jest po prostu bycie w takim rodzaju kontaktu z dzieckiem, z innymi ludźmi, jest praktykowanie tego na co dzień. I mam nadzieję, że trochę udało mi się przybliżyć ten termin i że dzięki temu trochę bardziej rozumiecie Państwo, w jaki sposób pracuję i w jaki sposób chcę podchodzić nie tylko do rodziców, nie tylko do dzieci, ale może przede wszystkim do rodziców, z którymi najczęściej się jednak spotykam.